7:09. Rozmowa poranka. I tak jak zapowiadałam wcześniej, naszym gościem w poranku 7:09 jest już teraz Sylwia Majcher, ekoedukatorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Domyślam się, że jest pani już po porannej kawie, jesteśmy pobudzone, pełne energii, ale będąc w restauracji do obiadu, częściej sięga pani po wodę, czy jednak po kolorowy napój, sok, a może coś gazowanego? Zależy o której porze. Jeśli jest to poranek, to często herbata, ale po południu woda i zawsze pytam, czy jest dostępna kranówka, po to, żeby też trochę upowszechniać właśnie taki zwyczaj serwowania wody, która jest dla nas najlepsza, najtańsza i jednocześnie też dobra dla środowiska, bo nie generujemy niepotrzebnych opakowań. No właśnie, ale kiedy otrzymujemy rachunek, okazuje się, że i woda, i sok są tak naprawdę w podobnej cenie. Czy to nie powinno dać nam do myślenia, że płacimy za coś dzisiaj już słono, za coś, co powinno być powszechnie dostępne? I jest dostępny w wielu krajach. Byłam jakiś czas temu w Danii, gdzie w każdej restauracji, nawet takiej luksusowej restauracji gwiazdkowej, na dzień dobry kelner serwował właśnie wodę z kranu i dopiero później, przyjmując zamówienie, pytał, czego się napijemy z karty. I ta kranówka była darmowa. W każdej kawiarni na wyciągnięcie ręki stały karafki z wodą. W niektórych nawet różne dodatki do tego były i to też było darmowe. W hotelu, w którym nocowałam, w ogóle nie było żadnych butelek z wodą, tylko jeden kubek wielorazowy i napis na nim, że w Danii kranówka jest dobra do picia, żeby korzystać z tego. I chciałabym, żeby to była też oczywistość w Polsce. Być może do tego dotrzemy dzięki temu, że jest dyrektywa unijna mobilizująca wszystkie kraje właśnie do sprawienia, że kranówka będzie standardem, a nie luksusem, jak w tej chwili. Chodzi też o to, żeby przede wszystkim odejść od takiego nawyku kupowania takiej ilości wody w tych butelkach, bo to jest szkoda dla środowiska, bo później te butelki no niestety nie trafiają do recyklingu wszystkie, tak zaledwie jedna z 10 ma szansę na to, żeby zostać wybraną i być odzyskaną. Pozostałe będą bardzo długo się rozkładały, bo nawet 500 lat. A poza tym ta woda, która leci z naszego kranu, bardzo często ma lepsze parametry, jeśli chodzi o wapń, magnez, niż woda, którą kupujemy w sklepie. Z czego wynika fakt, że jesteśmy jako Polska pod tym względem w tyle? Bo taka dostępna woda kranowa w Polsce, w polskich restauracjach, no to nie jest codzienność, a wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że to jest coś nadzwyczajnego i kiedy pytamy o to kelnera, to jest zdziwiony, delikatnie mówiąc. Ale też tutaj od razu zaznaczę, że im więcej osób będzie pytało, tym większa będzie presja, a my jako konsumenci wywołujemy w tym dobrym tego słowa znaczeniu presję i restauracje zmieniają swoje zachowania czy swoje nawyki właśnie dzięki temu, że ludzie zgłaszają taką potrzebę. Tak było na przykład z opakowaniami na wynos czy z napojem do własnego kubka w początkowej fazie, kiedy to zaczęło być popularne, to niektóre kawiarnie podchodziły do tego sceptycznie. W tej chwili wszystkie już oferują kawę do kubka klienta, jeszcze mając zniżki. I mam nadzieję, że tak też będzie z kranówką. To wynika przede wszystkim z takiego trochę mentalnego podejścia, że jak już to restauracja musi zarobić. Jedna z restauracji, pamiętam, policzyła sobie, która właśnie serwuje taką kranówkę, że to są znikome koszty. Poza tym woda, taka zwykła woda nie jest nigdy pierwszym wyborem, czy nie jest najczęstszym wyborem Polaków w restauracjach, to pokazują badania. Wybieramy albo napoje gazowane, albo napoje ciepłe. Ta woda jest dopiero na trzecim miejscu, więc myślę, że tutaj też nie będzie dużej straty. Woda w restauracjach jest przebadana, bo inaczej restauracja nie mogłaby być otwarta, prowadzić swojej działalności. Te badania są dosyć regularnie robione, bo sanepid tego wymaga. Także tutaj mamy pewność, czy to jest dobra woda. I tylko z złej woli właścicieli tych miejsc, myślę, w tej chwili wynika to, że ona nie jest oczywistością, bo tak jak mówię, w wielu krajach, jak ja w swoich social mediach pytam, to w wielu krajach to jest po prostu coś normalnego. Ostatnio jedna z moich koleżanek pisała o tym, że jak Australia, mieszka w Australii, opowiada, że za kranówkę i za toaletę publiczną musimy płacić, no to tam wszyscy otwierają szeroko oczy. Czyli wprowadzenie tego do ogólnego użytku to nie jest pani zdaniem duże przedsięwzięcie, a raczej kwestia chęci i nastawienia.
To pokazują też inne restauracje czy kawiarni, które mają taką ofertę, oferując banek takiej wody darmowej, czasami z dodatkami. To jest dobry też marketing dla restauracji. Takie pójście właśnie w tę stronę budowania świadomości. My musimy naprawdę zauważyć i zrozumieć, że ekologia to nie jest fanaberia grupy osób, tylko to jest po prostu coś, co powinno być naszym takim naturalnym wyborem. Powinniśmy się kierować różnymi decyzjami, właśnie myśląc o środowisku, być bardziej odpowiedzialnym po to, żeby móc dalej na tej zielonej planecie funkcjonować. I właśnie takie miejsca, które odwiedzamy, mogą być bardziej przyjazne dla środowiska i jednocześnie nas też mobilizować do praktykowania takich nawyków w domu. Wokół kranówki jest bardzo dużo mitów. Myślę, że taka ogólna dostępność kranówki też spowodowałaby to, że więcej osób decydowałoby się na to, żeby spróbować takiej wody, przestawić się na nią w domu, być może na początku filtrując ją, jeśli ktoś ma jakieś obawy, ale można sobie sprawdzić zawsze te jakość swojej wody w kranie, więc no to powinna być norma. Tak jak mówię, dyrektywa unijna do tego nas mobilizuje, żeby kranówka była dostępna w różnych miejscach publicznych, na skwerach, szczególnie w momencie, kiedy jest lato i upał, żeby były takie poidełka z wodą w bibliotekach, szkołach, urzędach, ale również w restauracjach czy jakichś pubach. Tutaj też taka sugestia właśnie dla właścicieli tych miejsc w tej dyrektywie się pojawia, że to nie jest, nasza fanaberia, tylko właśnie coś bardzo naturalnego. Od kiedy te przepisy powinny obowiązywać w krajach Unii Europejskiej? Od pierwszym kwartale tego roku dyrektywa powinna być wdrożona. Mamy opóźnienia, nie wiadomo kiedy będą. Nie jesteśmy też jedynym krajem, który ma te opóźnienia. Ministerstwo Środowiska tłumaczy to po prostu zawiłymi przepisami i tym, że u nas jest też skomplikowana cała procedura, więc to ten poślizg pewnie trochę potrwa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to już wdrożone, chociaż tutaj jestem chyba optymistką, bo początek stycznia 2023 roku to była ta data. Jakby się udało na początku przyszłego roku, to by było świetnie. Ta dyrektywa też zakłada to, że ta woda z kranu będzie lepszej jakości, będzie bardziej bezpieczna i też my jako użytkownicy tej sieci będziemy mieli jeszcze lepszą dostęp do informacji w sprawie tej kranówki, czyli właśnie jakie ona ma parametry i to też chodzi o to, żebyśmy spokojnie, z czystym takim sumieniem mogli sobie pić czystą kranówkę. Dla wielu zaskoczeniem może być fakt, że woda kranowa w wielu przypadkach potrafi mieć więcej minerałów niż woda butelkowana, którą kupujemy w sklepach. Czy to jest nieświadomość społeczeństwa? Tak, to jest brak świadomości. Jak w wielu kwestiach, które teraz stają się popularne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak coś kupujemy, za coś płacimy, to jest lepsze. Niekoniecznie, bo w wielu miastach, bo każda gmina ma swoje ujęcie i swoją wodę. W wielu miastach ta woda jest po prostu lepsza niż większość wód, które stoi na sklepowych półkach. Tylko marketing robi swoje. My też możemy sobie sprawdzić skład tej swojej wody na stronie Urzędu Gminy, która nam serwuje tę wodę, a jeśli tam jej nie ma, to dopytać w Urzędzie Gminy, bo mamy do tego prawo i wiedzieć dokładnie, co się znajduje w naszej wodzie, jaka jest ilość magnezu, czy jaka jest ilość wapnia, jaka ilość chloru. Taka informacja nie jest tajną informacją. Ta woda, która leci z naszego kranu, jest też regularnie badana. Tych badań się odbywa każdego dnia mnóstwo, więc ona jest bezpieczna w tej naszej sieci, ale jeśli nie mamy dalej zaufania, to możemy po prostu w Sanepidzie wykupić sobie taką usługę z badania wody, która leci bezpośrednio z naszego kranu. I też myślę, bo wiem, że sporo osób to robiło, się zdziwić właśnie, jak dostaniemy skład tej wody, jaka ona jest dobra, jak bardzo się różni często od tej najpopularniejszej wody butelkowanej. Przeczytałam komentarze pod pani postem odnośnie właśnie wody w mediach społecznościowych i zdania są bardzo podzielone. Zmiany, które mają przyczynić się do poprawy jakości środowiska z korzyścią dla naszego portfela, wywołują przeróżne reakcje, no i są także tego przeciwnicy.
To jest tak jak z podejściem. Badania też pokazują, że prawie połowa Polaków ma ograniczone zaufanie do kranówki i jej nie pije wciąż. Tak rzeczywiście tutaj te głosy się rozkładają pod tym postem. Jest mnóstwo mitów funkcjonujących w sprawie kranówki. To, że ta woda jest zanieczyszczona, że w tej wodzie może być kał. Takie powtarzane od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Rzeczywiście dawniej ta woda była kiepskiej jakości, ale te sieci wodociągowe przeszły ogromną, nie zainwestowano bardzo dużo pieniędzy i inwestowane są te pieniądze dalej. I bez obaw możemy czerpać te wody z naszego kranu, szczególnie w dużych miastach. Jeśli mamy, tak jak mówię, jakieś wątpliwości, możemy sobie zawsze tę wodę zbadać i na własną rękę sprawdzić stan tej swojej wody, jakość tej swojej wody w restauracjach, w miejscach, które serwują napoje czy jedzenie. Ta woda jest też badana bez tego, by nie było to miejsce otworzone, więc tam możemy mieć pewność, że ona jest dobra, bo chociażby kiepska woda w kranie powoduje to, że sanepid zamyka taką restaurację, więc tutaj mamy pewność. Poza tym tak samo w szkołach, tam gdzie serwowane są posiłki, tam ta woda jest na bieżąco monitorowana. Edukacja w sprawie i tego, jaka jest jakość kranówki i w ogóle tych ekologicznych kwestii tutaj nam się kłania. Gdybyśmy od początku mocno inwestowali też, czy na tym etapie mocno inwestowali właśnie w taką wiedzę, to też łatwiej by było ludzi przekonać do tego, że w tej wodzie nic złego nie ma. I ostatnie już pytanie, czy pani i pani rodzina pijecie wodę z kranu? Pijemy tylko wodę z kranu. To jest nasz pierwszy wybór i moi dzieci są do tego bardzo przyzwyczajone. Chodzą do szkoły sportowej, mają bidony, które sobie uzupełniają też właśnie taką kranówką u siebie w szkole. Nie ma problemu, jak gdzieś wyjeżdżamy, każdy ma swój bidon i można go napełnić, czy na wycieczkach rowerowych. Nawet przez moment miałam w jednym ze swoich miejsc taką etykietkę, którą mi przygotowała koleżanka, że w tym domu pijemy kranówkę, żeby właśnie ona zachęcała tę etykietę do tego, żeby próbować tej wody z kranu i się przede wszystkim tej wody nie bać. I nie ma problemów jelitowych, żołądkowych, wymiotów, nic z tych rzeczy. Nie ma takich problemów, jesteśmy do tej kranówki przyzwyczajeni, ale też mieszkamy w dużym mieście, więc wiem, że tutaj woda w kranie jest dobra. Jak ktoś ma obawy, no to może sobie tę wodę sprawdzić, albo jak komuś ta woda nie służy, bo te organizmy są różne, to też można zastanowić się, z czego wynika. Nie zawsze z wody potrafimy zjeść dużo, czy wypić dużo gorszych rzeczy, a zrzucamy później na kranówkę. Nie twierdzę, że ona wszędzie jest krystalicznie czysta, natomiast ta woda, która jest wypuszczana do sieci, jest każdego dnia poddawana analizie, sprawdzane są te najbardziej niebezpieczne substancje i warto pamiętać, że suplementujemy się różnymi minerałami, a mamy je w kranówce, bo tam mamy i ten wspomniany przeze mnie magnez, i wapń, i potas, sód. Zatem nie pozostało nam nic innego, jak iść na szklankę wody z kranu oczywiście. Bardzo dziękuję. Sylwia Majcher, ekoedukatorka, była naszym gościem w poranku 7:09. Dobrego dnia. Dobrego dnia i smacznej kranówki. 7:09. Rozmowa poranka.